chcemy przekazać Państwu informację, że wczoraj zakończył się okres rejestracji list. Zarejestrowaliśmy 80 kandydatów w 4 okręgach wyborczych. To jest maksymalna liczba, jaką mogliśmy w Wielkopolsce zarejestrować. Również jednego kandydata do Senatu w okręgu, który nazywamy, że tak powiem, wokół Nowego Tomyśla w takim naszym kryptonimie. Jest to pan Filip Libicki. Na liście w okręgu kalisko-leszczyńskim wspólnie ze mną jest 24 kandydatów. Na miejscu drugim jest kolega Piotr Walkowski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie nowo wybrany przed 2 tygodniami przez Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej prezes tejże Izby na kolejną, 4. kadencję. Na miejscu kolejnym jest obecny z nami Bartłomiej Kobus, który jest sekretarzem, a wcześniej wiceburmistrzem miasta i gminy Krzywin, reprezentuje powiat kościański na tej liście. Na miejscu czwartym jest koleżanka Agnieszka Góralczyk, która jest doradcą, prowadzi własną działalność gospodarczą. Wcześniej przez wiele lat w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pleszewie i reprezentuje ten powiat. 2 kadencje również radna Rady Powiatu w Pleszewie. W tej chwili doradza rolnikom w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej w południowej Wielkopolsce. Na miejscu piątym marszałek Franciszek, burmistrz Krotoszyna. Na miejscu szóstym przedstawicielka powiatu leszczyńskiego, pani Wisława Małycha, którą bardzo serdecznie witam. Przedsiębiorca, sołtys, animatorka licznych przedsięwzięć. Podobno z tego, co wyczytałem, leszczyńska gazeta ABC kiedyś w 2015 roku ustanowiła panią, czy wybrała panią laureatem swojego plebiscytu osób aktywnych w sektorze organizacji pozarządowych. Na miejscu siódmym Jan Grzesiek, przewodniczący Komisji Finansów Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i zarazem prezes Ludowego Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Kolejny przedstawiciel subregionu leszczyńskiego, Grzegorz Martyn z powiatu rawickiego, który przez wiele lat był głównym hodowcą w stacji hodowli zwierząt w Żołędnicy. Obecnie pracuje w firmie produkującej komponenty paszowe i dodatki dla zwierząt. Był z nami na dzisiejszej porannej konferencji w Rawiczu, a obowiązki zawodowego niestety wezwały i musiał wrócić do pracy. Pani Banaś Małgorzata, sekretarz gminy Brzeziny, radna Rady Powiatu, również wiceprzewodnicząca poprzedniej kadencji Rady Powiatu Kaliskiego. Osoba, która też przez wiele lat była kierownikiem Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu. Na miejscu dziesiątym pan Piotr Pieszklewicz, reprezentujący powiat gostyński. Jest to osoba bezpartyjna, która jest zastępcą kierownika działu skupu w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu, która współpracuje z ponad 1000 dostawców mleka. Także bardzo szeroki kontakt społeczny. Jednocześnie też organizator w swoim środowisku zamieszkania wielu inicjatyw społecznych. Konopka Jacek, dwukrotny wiceprezydent Kalisza, obecnie przedsiębiorca budowlany, który też był wielokrotnie radnym miasta Kalisza. Janusz Perski to kolejna osoba, która jest kandydatem z powiatu leszczyńskiego. Znany Państwu wieloletni kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, obecnie dyrektor Wydziału Środowiska w Starostwie Powiatowym. Chciałem mu bardzo serdecznie, podobnie jak i koleżance Wisławie, podziękować za to, że są na naszej liście. Pani Beata Kucharska, którą chcę Państwu przedstawić, przedstawicielka Stowarzyszenia Kukiz 15 z powiatu kaliskiego. Z wykształcenia pracownik socjalny, jednocześnie szefowa też inicjatyw społecznych na rzecz dzieci w powiecie kaliskim.
jest jedyną przedstawicielką na tej naszej liście, co chcemy bardzo podkreślić, tych kandydatów było więcej, no ale oni się tak, że tak powiem, terytorialnie nie w pełni komponowali w tę naszą listę. Najwięcej kandydatów było z powiatu kaliskiego. Także bardzo serdecznie dziękuję pani Beacie. Pani Karolina, koleżanka Karolina Piekarska-Nowak z Kalisza, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Pani Rybacka Agnieszka, specjalistka funduszy unijnych, obecnie pracuje w samorządzie powiatowym w Jarocinie, ale też jest animatorką wielu przedsięwzięć w zakresie organizacji międzyrządowych w gminie Żerków, w powiecie jarocińskim. No i kolejna przedstawicielka powiatu leszczyńskiego, pani Małgorzata Krakowiak z gminy Osieczna, która jest księgową, która jest również specjalistką w zakresie spraw ekonomicznych i animatorką licznych przedsięwzięć w gminie Osieczna. Pani Korzańska Inga z powiatu ostrowskiego wspólnie z posłem Piotrem Walkowskim stanowi taką trzyosobową naszą reprezentację kandydatów w powiecie ostrowskim. Na miejscu 19 jest pani koleżanka Bożena Wysota, która jest radną gminy Czajków w powiecie ostrzeszowskim, szefową Stowarzyszenia Rozwoju tejże gminy i również wielu innych inicjatyw była kandydatem na wójta tejże gminy. Na miejscu 20 Dorota Kinal, wicewojewoda Wielkopolska, wicekurator Wielkopolska, obecnie dyrektor Departamentu Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim, no a wcześniej człowiek silnie związany z harcerstwem, z edukacją w Kościanie i w okolicach. Myślę, że w subregionie leszczyńskim bardzo dobrze rozpoznawalne. Maciej Wasilewski, starosta Pleszewski, jest również naszym kandydatem. Z powiatu krotoszyńskiego na miejscu 22 jest nauczyciel z zespołu szkół w Koźminie Wielkopolskim, pani Joanna Kobus-Marczak, która jest specjalistą, inżynierem w zakresie kształtowania terenów zieleni, ale też animatorką wielu przedsięwzięć w zakresie edukacji w powiecie krotoszyńskim. 23 miejsce, przedstawiciel powiatu gostyńskiego, Andrzej Kubiak, który jest wieloletnim sołtysem, radnym Rady Miejsko-Gminnej w Borku, Rady Powiatu. Jest delegatem do Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej i również prezesem Powiatowej Organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego w Gostyniu. I ostatnie miejsce zajmuje na tej naszej liście, pewnie zupełnie Państwu nieznany, Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. I proszę Państwa, to jest cała lista, którą przedstawiliśmy i zarejestrowaliśmy w okręgu kalisko-leszczyńskim. Zebraliśmy ponad 8 tysięcy podpisów. Ten skrócony okres na rozpoczęcie kampanii oczywiście sprawił, że moglibyśmy tych podpisów zebrać dużo więcej, ale to wymagane minimum zostało przez nas złożone do Państwowej Komisji Wyborczej. Proszę Państwa, zasadnicze przesłania, które towarzyszą naszej kampanii, to przede wszystkim w sprawach społecznych emerytura bez podatku, zdrowa, dostępna żywność, co się wiąże z ogromnie ważnym działem, jakim jest wielkopolskie rolnictwo. W szczególności tutaj zaś w Wielkopolsce Południowej chcemy podkreślić, że to musi się łączyć też z ochroną terenów rolniczych, więc jesteśmy zdecydowanie przeciwni, co wyraziliśmy już niejednokrotnie, przeciwko budowie czy próbie budowy kopalni w Oczkowice na najlepszych terenach rolniczych południowej Wielkopolski, subregionie leszczyńskim. Bardzo ważna sprawa to oczywiście zwalczanie choroby ASF. No i tegoroczna susza mówi, że w wymiarze krajowym musimy w sposób zdecydowany zmienić sytuację, jeżeli chodzi o retencję i dostępność wody dla produkcji rolniczej, dla ludności, ponieważ dramatycznie to się odbija na efektach gospodarczych. No i proszę Państwa, to co jest adresowane nie tylko do polskiego parlamentu i polskiego rządu, ale właściwie do naszej aktywności w Unii Europejskiej, to wyrównanie dopłat bezpośrednich w rolnictwie do tego poziomu, który jest w krajach Europy Zachodniej. To jest postulat, który jest
nie jest nowym, ale uznajemy, że w tej kadencji jest on szczególnie ważny, ponieważ to jest moment kształtowania budżetu na kolejne 7 lat. W sprawach gospodarczych przede wszystkim jesteśmy zwolennikami transformacji energetycznej, w tym w szczególności możliwości rozwoju energetyki prosumenckiej, więc odnawialne źródła energii, czyli energetyki tworzonej przez tych ludzi, którzy ją konsumują, ale też przez gospodarstwo rolne, przez zakłady produkcyjne, szczególnie małe i średnie firmy. No i proszę Państwa, ułatwienia dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Bardzo wiele tych firm niestety likwiduje się. To jest też nasz wspólny postulat tutaj ze stowarzyszeniem Kukiz 15, aby działalność gospodarcza miała lepsze warunki rozwoju. No i proszę Państwa, w sferze demokratyzującej nasze życie, wspólnie z Kukiz 15 uznaliśmy, że ogromnie ważne jest wprowadzenie powszechnych wyborów prokuratora generalnego oraz rzecznika praw obywatelskich. To są instytucje ogromnie wpływające na standardy demokracji w naszym kraju, jak również ustanowienie dnia referendalnego czy podjęcie inicjatywy związanej z zmianą systemu ordynacji wyborczej. Myślę, że to, co jest bardzo znane i pewnie tutaj koleżanki i koledzy o tym powiedzą i co jest problemem, to jest regres w samorządności. A w ramach tych problemów, którymi się samorząd zajmuje, to oczywiście aktualne problemy i trudności w służbie zdrowia, które powinny być jednym z głównych tematów i społecznie one są bardzo oczekiwane, że zostały rozwiązane. Chciałem prosić teraz Państwa o możliwość wypowiedzi również dla naszych koleżanek i kolegów reprezentujących naszą listę. Może proponowałbym rozpoczęcie od przedstawicielki pani Wiesławy Małchy. Wraz z mężem prowadzimy hurtownię Łożysk w Strzyżewicach. Jestem również w tej chwili sołtysem w Lasocicach, wcześniej w Strzyżewicach przez 4 lata. Działam aktywnie w 2 stowarzyszeniach. Jedno właśnie stowarzyszenie w Strzyżewicach, Towarzystwo Przyjaciół Strzyżewic, drugie niedawno założone Lasocice z Pasją. Wystartowałam, zostałam zaproszona tutaj do startowania wspólnie z kolegami, koleżankami do listy i cieszę się z tego powodu, że będę miała realny wpływ na zmiany, które są potrzebne, jakby nie było w naszym kraju. Wcześniej jako pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wieloletniej oraz Radna Powiatowa przysłuchiwałam się problemów, jakie dotyczą zwykłych ludzi, rolników i chciałabym tutaj wesprzeć kolegów w dalszych działaniach realizując program PSR. Reprezentuję Stowarzyszenie Kukiz 15. Popieram postulaty Pawła Kukiza, między innymi takie jak referenda obligatoryjne dla rządu czy jednomandatowe okręgi wyborcze. Działam w kole gospodyń wiejskich. Jestem też współrealizatorem projektu, który ma na celu wspieranie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Jak już tutaj wcześniej kolega prezes powiedział, praktycznie całe swoje życie zawodowe związałem z rolnictwem. Początkowo pracując bezpośrednio w produkcji, przez kilkanaście lat pracowałem w instytucjach, które pracują na rzecz obszarów wiejskich, na rzecz rolnictwa, między innymi w Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Następnie ponad 13 lat w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Około 10 lat na stanowisku kierownika Biura Powiatowego Agencji w Lesznie. I obecnie jestem naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Lesznie. Proszę Państwa, gdybym dostał się do Sejmu, to na pewno starałbym się tutaj poruszać te tematy, które są mi najbliższe, czyli sprawy rolnictwa i obszarów wiejskich. W tej materii jest bardzo dużo do zrobienia, ponieważ sami Państwo widzicie, że w ostatnich latach diametralnie zmienia się klimat. Co roku rolnicy doświadczają w ostatnim okresie susze i różnego rodzaju klęski żywiołowe, które na pewno tutaj przyczyniają się do zmniejszenia opłacalności produkcji rolnej. Dlatego
należy zrobić wszystko, aby stworzyć takie mechanizmy w naszym państwie, żeby zagwarantować naszym rolnikom opłacalność produkcji. Dzień dobry Państwu, Bartosz Kobus, powiat kościański, urodzony w Lesznie. Mieszkam od wielu, wielu lat i można powiedzieć, korzenie mojej rodziny to Krzywiń i tą ziemię najbardziej kocham, a z powiatem kościańskim jestem związany też od pewnego czasu, pewnie mandat radnego powiatu w Radzie Powiatu Kościańskiego, gdzie też w ubiegłorocznych wyborach zdobyłem, można powiedzieć, dosyć sporą liczbę głosów, za co też z tego miejsca dziękuję. Samorządowiec od praktycznie niedługo, już będzie 10 lat, wcześniej wiceasystent burmistrza, zastępca burmistrza, obecnie sekretarz miasta i gminy Krzywiń, więc to doświadczenie samorządowe z jednej strony, problemy samorządu, z drugiej strony też problemy mieszkańców, rolników, przedsiębiorców, to wszystko skłoniło mnie, patrząc na sytuację też nie tylko globalną, ale tą ogólnopolską, że warto wystartować w wyborach, warto wesprzeć listy PSL, Koalicja Polska. No, nie można już patrzeć dłużej na wojnę tych dwóch największych partii, można powiedzieć, a realne problemy, które są do załatwienia, zostają cały czas zamiatane pod dywan. A może by to też trochę z takiego rozgoryczenia się wzięło z uwagi na to, że jako samorządowiec już też nie mogę dłużej patrzeć, jak można powiedzieć, jak jest coraz mniej samorządu w samorządzie, tak? I niestety centralizacja państwa, która następuje, no spycha nas na boczny tor. De facto urzędy niedługo będą przebudowane na instytucje, które będą pieczątki wydawać i podpisy. Nie będę mogły swobodnie zarządzać, już nie mówiąc o środkach finansowych. Kampania jest bardzo szybka i myślę, że warto o tym mówić, że po kampanii obudzimy się troszeczkę w innej Polsce, ale w Polsce, która będzie po prostu Polską bardzo drogą. Z jednej strony my, jako PSL, Koalicja Polska, czy utożsamiając się z poglądami, patrząc na program, oczywiście akceptujemy transfer środków publicznych w stronę 300 plus czy 500 plus, teraz już jest 5000 plus dla strażaków, jak najbardziej podpisujemy się, ale żeby coś dać, to trzeba coś zabrać. Proszę Państwa, rząd nigdy nie ma swoich pieniędzy. Wszystkie pieniądze to są pieniądze publiczne. Niestety nie mówi się o zbliżających się podwyżkach prądu. Będzie głównie to dotyczyć samorządów. Jeżeli dotyczy to samorządu, to dotyczy też nas, mieszkańców, tak? Podatki wzrosną, czyli pośrednio można powiedzieć, będzie zastosowana tak zwana deprecjacja tego transferu, tych 500 plus, tak? Czyli Kowalski będzie miał mniej pieniążków. Nie mówi się o planowanym wzroście, gwałtownym wzrostu cen śmieci, które też się przyczynią. Wiele partii spotkało się, czy rozmawiało na dworcu i połączenie Leszno-Warszawa. Oczywiście, też może ważne, ale nie mówimy o słynnym chaosie w edukacji, w szkołach. Wczoraj uczniowie skończyli wielu, wielu naszych miast powiatowych naukę o godzinie 18.30, 19.40, a przechodzą na PKS, można powiedzieć, tylko zastali wiatr. Nie ma możliwości, problem z możliwością dojazdów dla mniejszych miejscowości, tak. Oczywiście przyszedł fundusz z pieniążkami, złotówka za kilometr, 80 groszy za kilometr, to jest też iluzją przy kosztach za kilometr autobusu od 4,50 i wzwyż, tak. Więc tych problemów jest sporo i myślę, że tu jako ten głos gdzieś o rozsądku, czyli PSL, Koalicja Polska, też ta partia centrowa, oczywiście z pełnym wachlarzem wartości, bo też jestem i katolikiem i mam poglądy właśnie z tym związane. Myślę, że warto, żebyśmy z całej mocy tutaj jako grono zabiegali o głosy wyborców i stąd też taka była moja decyzja, żeby podjąć tą walkę, tym bardziej, że w powiecie kościańskim, no może powiedzieć, zrobiło się tak troszeczkę pusto. Osoby znane może z ekranów telewizora, czyli poseł Adam Szłapka kandyduje z Poznania, poseł Wojciech Ziemniak, tu pani też wspomniała, kandyduje na senatora, więc myślę, że i kościaniacy, ale też po części leszczyniacy, bo środowisko leszczyńskie jest mi bardzo bliskie, tu też jestem bardzo związany z tym środowiskiem, postawi na któregoś z nas, tak, z Kościana czy z Leszczyńskiego. Jestem na pozycji 16 tej listy. Lubię rzeczy bardzo trudne i dlatego zdecydowałem się na kandydowanie z tej listy PSL-u i Kukisa, bo one mi się najbardziej podobają i wpisują w moje całe życie. Dwa razy z tego tytułu startowałem na senatora niezależnego komitetu, mojego Alojzego Motylewskiego. Niestety ordynacja wyborcza i klimat panujący w Polsce nie pozwala na trzeci wystartowanie, bo nie mam szans. Przy ordynacji również tego donta wprowadzonego w ostatniej chwili przez PiS,
przez partię PiS-u, też nie otrzymałem mandatu radnego miasta Ostrowa, mimo wspaniałego wyniku, jakie indywidualnie otrzymałem, ale mój komitet, znów własny, niezależny, nie uzyskał 5%. Także moja działalność rozpoczynała się od członka zarządu miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Kilka razy byłem w kadencjach radnym miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Powołałem dwa stowarzyszenia, jedna, jeżeli chodzi o krwiodawstwo, Południowa Wielkopolska, oraz edukacyjne przy Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim. 45 lat jestem w działalności organów pomocniczych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, tak zwanych Radach Osiedla, bo w Polsce Państwu są znane te organy pomocnicze, bo w całej Polsce one są. Dlatego też będę starał się, aby powrócić do ordynacji wyborczej, aby w miastach powyżej 20 tysięcy, tak jak Ostrów Wielkopolski, jak Leszno, żeby ordynacja przewidywała jednomandatowe wybory, żebyście Państwo mogli wybrać delegata swojego, mieszkańca, którego lubicie, a nie, żeby partia kosztem takich jak ja, którzy nie otrzymali 5%, zyskała na tym w tych radach miejskich swoje organizacje. No, na pewno o retencji bardzo będę zainteresowany, żeby wspomnieć ustawy promujące retencję, dodatki do projektów, które są w miastach, żeby zatrzymać jak najwięcej wody. W Ostrowie akurat mam na tym polu duże doświadczenie. Ostrów Wielkopolski może być niezalewany nawet podczas wielkich ulew przez systematyczne od 20 lat moje działania w tym względzie jako i członka zarządu, i radnego. Z racji tego, że jestem rolnikiem, od początku funkcjonuję w izbach rolniczych, tak jak było powiedziane, od 2 tygodni. Kolejną kadencję, wszelkie sprawy związane z rolnictwem, przede wszystkim na wysokim poziomie, takie jak tutaj w byłym województwie leszczyńskim, od dawna jest prowadzone wsparcie. Wiemy, że zmiany klimatyczne, które zachodzą, wymagają od nas lekkich zmian, więc innowacje, wprowadzenie innowacji w rolnictwie. To jest moim celem, który realizuję i bez względu na wybór będę realizował. Od 3 miesięcy ponownie objąłem funkcję posła. W poprzednich kadencjach zajmowałem się szeroko rozumianą polityką prospołeczną, a więc kwestia działania dotyczące stworzenia korzystnych warunków dla młodych osób, które decydują się, czy będą się decydowały na posiadanie potomstwa. Wiadomo, że kryzys demograficzny, on za kilka lat spowoduje ostre oddziaływanie na rynku gospodarczym, a więc kwestia programu Maluch, który reprezentowałem w poprzedniej kadencji, w dalszym ciągu kontynuacja, nie tylko już przedszkole w każdej gminie, ale praktycznie dążenie do zabezpieczenia miejsc żłobkowych. Dla osób w wieku wytwórczym kwestie podniesienia kwoty dotyczącej zwolnienia podatkowego, gdyż tutaj stać nas na to, żeby więcej środków finansowych zostawało u tych, którzy pracują. No i dla emerytów ten program dotyczący, że raz odprowadzany podatek powinien być zaliczony, czyli emerytura bez podatku. No i oczywiście stworzenie programu senioralnego. Współpracuję dość ściśle z uniwersytetami trzeciego wieku. Wiemy, że tam jest duża moc, którą można jeszcze wykorzystać dla lokalnych społeczeństw. No tutaj niestety obecny rząd troszeczkę, że tak powiem, zahamował rozwój współpracy i rozwoju polityki senioralnej. No to jest dla nas niezbędne. No wiadomo, że jeżeli rolnictwo, to i proekologia, wszelkie działania związane tutaj z problemem wody, bo 2 lata temu mieliśmy podtopienie, od 2 lat mamy suszę, więc trzeba to rozwiązać dość szeroko i żeby rzeczywiście spółka, która powstała, Wody Polskie, zajmowała się problemami
wody w terenie, a nie problemami dotyczącymi utworzenia biur i, że tak powiem, zmianami stanowiskowymi. Praktycznie zadania, które są przed nami, są dość szerokie. Wymieniłem tylko kilka tymi, co się zajmowałem. Oczywiście funkcjonując 13 rok jako prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, z każdej dziedziny tematy, które są podejmowane, staramy się rozwiązać. No na koniec tylko dopowiem, że tutaj jesteśmy najbardziej, że tak powiem, rejonem, gdzie najwięcej trzody chlewnej przypada na jednego mieszkańca. Od marca reprezentując izby przewodniczę zespołowi przy ministrze do spraw rozwoju rynku trzody chlewnej i walki z ASF-em. No mogę powiedzieć, że od momentu, kiedy zacząłem funkcjonować, ceny trzody wzrosły. Oczywiście zdaję sobie, że to nie jest moja zasługa, bo to praktycznie rynek światowy tym kreuje, ale rozwiązania, które zaproponowałem pod koniec maja, widzę, że rząd, powiem kolokwialnie, łyka. I kwestia ostatniej propozycji dopłaty do macior, no jest już wprowadzona w jednej z ustaw, która w tej chwili jest w Senacie.